Cześć, w tym filmie opowiem Wam o rzeczach związanych z późnym siewem zbóż, a w szczególności pszenicy ozimej. Widzimy na polach dużo jeszcze kukurydzy czy buraków cukrowych, które są albo zbierane, albo będą zbierane za chwilę. I na pewno zastanawiacie się, na co zwrócić uwagę przy siewie pszenicy, która będzie właśnie występowała na polu po tych burakach czy po kukurydzy. Porozmawiam również z doradcą, a nawet doradczynią jednej z firm o tym, na co zwrócić uwagę w jesiennej ochronie zbóż, również tej w optymalnym terminie ochrony, jak i również opóźnionym. Zachęcam Was do subskrypcji kanału oraz do kliknięcia dzwoneczka, który będzie informował Was o nowych filmach. Zadawajcie również pytania w komentarzach dotyczące Waszych upraw, czy też problemów, z którymi macie na Waszych plantacjach. A teraz zapraszam do obejrzenia tego odcinka. O czym warto pamiętać przy późniejszym siewie pszenicy ozimej? Przede wszystkim o doborze odpowiedniej odmiany, dostosowanej do tego, aby można było właśnie wysiać później. Nie każda odmiana się do tego nadaje, winka to przede wszystkim jak gdyby ze stopnia krzewistości tychże odmian. Warto również pamiętać o tym, aby dobierać takie odmiany, które według coboru mają przynajmniej ocenę 4 w 90-stopniowej skali w kontekście ich zimotrwałości. Drugim elementem jest obsada. Przy późniejszych siewach pszenicy ozimej musicie założyć wyższą obsadę od tej rekomendowanej w terminie optymalnym. Zakłada się, że powinno to być około od 15 do 20% więcej, przy czym warto pamiętać o tym, że planując w ogóle siew pszenicy ozimej, powinniśmy zakładać około 550 do 650 kłosów na metrze kwadratowym. Czyli jeżeli chcemy w opóźnionym siewie tą pszenicę zasiać, warto by było, aby ta obsada była przynajmniej 300-350 sztuk na metr kwadratowy roślin, z których później przy rozkrzewieniu, czy jesiennym, czy wiosennym, powstaną przynajmniej 2-3 rozkrzewienia. I tutaj kolejny element, o którym warto pamiętać, że pszenica ozima w odróżnieniu od żyta czy od jęczmienia potrafi się dokrzewić również wiosną, a więc jeżeli zasiejecie późno, w listopadzie czy nawet na początku grudnia, to ta pszenica ma szansę wykształcić 2-3 rozkrzewienia wiosną. Można temu pomóc poprzez zastosowanie odpowiednich nawozów azotowych albo poprzez zastosowanie odpowiednich regulatorów wzrostu, o czym mówiłem m.in. w 7 odcinku Epola, którego link za chwileczkę zobaczycie w prawym górnym rogu. I ostatni element, na który trzeba zwrócić uwagę, to dobre przykrycie nasion podczas siewu oraz siew w możliwie niewilgotną glebę, ponieważ przy właśnie zbyt dużej ilości wody w glebie taki późny siew może po prostu mieć gorszą efektywność wschodu w tejże pszenicy. Adela, dzięki za spotkanie. Jesteśmy w pełni sezonu, więc wiem, że to nie było proste i łatwe, żeby tutaj przyjechać na pole do nas, ale powiedz proszę, jak wygląda Twoim okiem teraz sezon jesienny? Czy udało się już większości Twoich klientów posiać zboża, czy jeszcze są w toku? Z tego co widzę, jeszcze wszyscy są w toku. Dzisiaj miałam chociażby telefon, że Pan już zebrał kukurydzę, dzisiaj będzie siał pszenicę. Wczoraj widziałam u siebie, dopiero uprawiają po kukurydzy pole. Dość szybko to robią, także sądzę, że będą to siewy następne. Z reguły było trochę tak faktycznie, że ta kukurydza była zbierana wcześniej, co też pewnie trochę przyspieszało jednak te siewy zbóż. A powiedz mi, jeżeli chodzi w ogóle o stosowanie herbicydów, no bo też sprzedajesz środki ochrony roślin, czy jesteś doradcą w jednej z firm, jak to wygląda na ten moment? Czy już się ruch zaczął, czy dopiero przewidujesz, że się zacznie? Myślę, że dopiero się tak naprawdę zacznie. W chwili obecnej część środków już mamy sprzedane, sklepy już są zatowarowane, bo również nasza firma obsługuje sklepy, a rolnicy widzę, że sukcesywnie przychodzą, ale rzeczywiście też warunki pogodowe uniemożliwiają im to do końca, żeby rzeczywiście tutaj te zabiegi wykonać. Ostatnio mieliśmy bardzo silny wiatr, ostatnio również były też przymrozki. Dzisiaj
Od rana było pięknie, wszyscy myśleli, że będziemy dzisiaj pryskać, no ale niestety teraz również mamy wiatr, więc myślę, że na dniach dopiero się wyjaśni, jeżeli ta pogoda pozwoli, to będzie więcej klientów i rzeczywiście te środki zaczną się sprzedawać. Tym bardziej, że w ostatnich latach chyba też dosyć dużo zabiegów było wykonywanych w listopadzie nawet, więc jak gdyby to okno jeszcze mamy, oby tylko pogoda to umożliwiła. Aby tak było. A powiedz mi, bo dużo się mówi o tym, że jednak coraz częściej klienci wybierają produkty jesienne w kontekście produktów wiosennych. Czy zauważasz taki trend również w swojej pracy? Tak, zdecydowanie widzę to, że na jesień więcej środków się sprzedaje. No, na to ma tak naprawdę dużo czynników wpływ. Przede wszystkim, jeżeli mamy długą jesień, warto zwalczyć te chwasty, żeby uniemożliwić konkurencję zboża. Z tego względu, iż no, chwasty jednak wzrastając pobierają nam wodę, tak walczą o składniki pokarmowe, zacieniają w przyszłości to zboże. Także jest to dość istotne, żeby zwalczyć je teraz, jesienią. A przede wszystkim też koszt jest zdecydowanie niższy tego zabiegu niż wiosną. Jarek, z którym rozmawiałem bodajże dwa filmy temu, właśnie mówił o tym, że on stosuje zabiegi jesienne po to, żeby te chwasty nie jadły nawozu, który zastosował, to pewnie przy tych cenach, które mamy teraz, jeszcze bardziej argument, który sprzyja temu, żeby to zabieg wykonać. A powiedz mi, jakie produkty najbardziej są wybierane przez klientów, najczęściej są wybierane przez klientów? Masz jakiś swój taki ranking? Powiem tak, topowym produktem od paru lat był produkt kortewy, czyli Bizon. Obecnie widzę, że ta tendencja zmienia się w stronę też Quelexa. Aczkolwiek to jest rotacja. Są klienci bardzo przekonani do Bizona. Też pojawia się tutaj teraz coraz większe przekonanie do Quelexa. Oczywiście bardzo popularne i tanie są mieszaniny. Więc zależy tak naprawdę, czy chcemy mieszać, czy chcemy gotowy produkt, nie? I też zależy, jaki areał. Czy chcemy na hektar, na 5, na 4, na 20, czy też chcemy dosłownie mieszać takie mieszanki, które nam odpowiadają na przykład na 12,5 hektara. To pewnie jest też kwestia pola i tego, z jakimi chwastami dany klient, dany rolnik ma problem. Ale właśnie powiedz mi, jeżeli chodzi o chwasty topowe, jesteśmy w Wielkopolsce pod Poznaniem, tutaj z czym ty jako doradca najczęściej się musisz zmierzyć, jeżeli chodzi o chwasty? Przede wszystkim miotła, później często haber, przytulia, fiołki, maki, rumiany i bodziszki. To myślę, że są takie topowe chwasty, które warto zwalczyć jesienią. Ponieważ obserwując chociażby, co się dzieje na polach, sama parę lat temu widziałam coś takiego jak to, że na polu po prostu fiołek w grudniu zakwitł. Marcin, zboża w waszym gospodarstwie są w dosyć wczesnej fazie. Czy to wynika z płodozmianu, czy macie taką technologię? To wynika tylko i wyłącznie z naszej technologii. Celowo opóźniamy siewy, celujemy tak tydzień, dwa tygodnie po tym optymalnym terminie dla naszego rejonu. Zazwyczaj pszenicę sialiśmy koło 20 października. W tym roku udało się trochę szybciej, ale mimo wszystko jest to dla nas opóźniony termin. Patrząc na lata poprzednie, dużo było wymarznięć w tych rejonach, a siejąc dużo później, opóźniając te siewy, mamy mniejszą presję chorób, a także lepsze przezimowanie, co dla nas jest dużym plusem. Mhm. Czy udało się już zasiać wszystkie pola, które planowaliście, czy jeszcze coś tam działacie? Tak, wczoraj skończyliśmy siewy, jako ostatnia pszenica była siana na takim mniejszym kawałku, tam gdzie najpóźniej mogliśmy wjechać z uprawą, to było pole po ziemniakach, które dopiero na koniec zeszło i mogliśmy tam uprawić i zasiać na samym końcu. Pszenica ma tą przewagę, że może się dokrzewić i jesienią, i na wiosnę, ale widzieliśmy też jęczmień, który ścialiście pewnie jako pierwszy. Powiedz mi, czy jakieś zabiegi odchwaszczania już wykonywaliście na tych plantacjach? Tak, wykorzystaliśmy wczorajsze okienko pogodowe, bo było dosyć ciepło, bezwiecznie. Lustrując plantację też zauważyłem parę chwastów. Chciałoby się więcej, żeby ten zabieg był bardziej efektywny, ale udało nam się akurat na plantacji jęczmienia. Wykorzystaliśmy dosyć popularny i już znany tutaj u nas na gospodarstwie produkt, jakim jest Bizon. Myślę, że zabieg był wykonany poprawnie.
efekty też będą po paru dniach już widoczne. A czy te później siane plantacje, taka jak ta obok nas, czy te, które dopiero wzejdą, czy planujecie jeszcze ten zabieg wykonać na jesień, czy już raczej przekładacie z myślą, że to będzie wiosna, jeżeli chodzi o odtwarzanie? Nie, tak samo jak celowo opóźniamy siewy, tak na siłę chcemy wszystkie zabiegi herbicydowe też wykonać jesienią. Wiadomo, wiosną jest kumulacja prac, my też mamy w płodozmianie cebulę, ziemniaki, to wymaga dużej pracy, dużego natężenia też, jeśli chodzi o używanie opryskiwaczy, co wiąże się potem no, z taką nerwówką, dlatego teraz jak mamy moce przerobowe, staramy się wszystko odkwaścić tak jak należy. Okej, okay, jak zatem podejść do odchwaszczania późno sianych zbóż? Przede wszystkim chciałbym Was zachęcić do obejrzenia specjalnego filmu na kanale Epole, w której opowiadam o tym, jak rozpoznać chwasty w bardzo małych fazach rozwojowych. To na pewno ułatwi Wam rozpoznanie problemu na własnych polach i zdiagnozowanie, z jakimi gatunkami chwastów macie do czynienia. Ale do konkretów. Jeżeli macie sytuację taką, że zboże jest już w fazie pierwszego, drugiego liścia i są warunki pogodowe sprzyjające, żeby zabieg wykonać, to nie wahajcie się wykonać kompletny zabieg herbicydowy na jesień, czyli taki, który zwalczy zarówno chwasty jedno, jak i dwuliścienne. Jeżeli natomiast jesteście, można powiedzieć, w przededniu siewu i planujecie wykonać zabieg za 2-3 tygodnie, chociażby ze względu na to, że macie duży problem z miotą zbożową, to całkiem dobrym pomysłem jest również zastosowanie jednego z preparatów, które zwalczają tylko miotłę i założenie z góry wykonanie zabiegu poprawkowego na chwasty dwuliścienne wiosną. To na pewno ograniczy problem chociażby z występowaniem tejże miotły zbożowej. Jeżeli natomiast plantacja jest naprawdę późno siana, nie ma warunków pogodowych, dzień jest coraz krótszy, temperatury również są dosyć niskie i co więcej chwasty nie kiełkują z gleby, to najlepiej po prostu przesunąć taki zabieg odchwaszczania typowo na wiosnę, ponieważ mamy na rynku spory wybór herbicydów, które są kompletne przy zwalczaniu chwastów jedno- i dwuliściennych, również wiosną. Jakiś czas temu na naszym kanale na YouTubie pojawiła się ankieta, w której 66% z Was, przynajmniej tych, którzy brali w niej udział, odpowiedziało, że uprawia kukurydzę na ziarno. Stąd mam nadzieję, że ten film o późnym siewie pszenicy, z reguły właśnie siewie pszenicy o zimej po kukurydzy, będzie dla Was przydatny. Piszcie w komentarzach właśnie, kiedy planujecie zasiać pszenicę zimą, jeżeli planujecie ją zasiać właśnie po kukurydzy czy po burakach. No i napiszcie również, czy planujecie zabieg odchwaszczający. Jeżeli tak, to jestem ciekawy właśnie, jakimi preparatami będziecie tą pszenicę zimą odchwaszczać. Czekam na subskrypcję, czekam na te komentarze. Fajnie, jeżeli dacie łapkę w górę pod tym filmem. Do zobaczenia w następnym odcinku, a następny odcinek będzie nagrywany u osoby, którą bardzo lubicie oglądać na naszym kanale, więc mam nadzieję, że będzie dla Was przydatny i że będziecie na niego czekać. Następnym gościem, w następnym odcinku będzie Pan Wiesław Gryn. Do zobaczenia!